I witam was serdecznie w trzecim odcinku z Duma 64. Zaczynamy kolejny poziom, to już chyba będzie piąty, czy... Tak, to będzie piąty. Dobra, nie wiem co to jest. Czy to jest jako ogień, czy co? Dziwne. Dobra, nieważne, tam mamy niebieskie drzwi, pewnie będę potrzebował klucza niebieskiego, tak. Więc tam udamy się potem. Chodźmy może tutaj. O, duch poleciał na hita. Dobra. No dobro, idź sobie. Coś tutaj jest niewątpliwie. O, widzicie. To już żem odblokował. I to się chowa, więc będę musiał to zrobić szybko. Okej. I co teraz? Okej. Nie, nie, nie. Z przyspieszeniem muszę to... To nie będzie takie łatwe. A, dobra. Powiedzmy, że to jest skakanie, nie? Najlepsze skakanie ever. No zarąbiste. No powiem wam, super, ekstra. Skakanie to jest sztos. Okej. Okej. Okej, tam nie doskoczę. Tam doskoczę. Oby. Okej. Tam mam plecak jakiś. Będę się z tym męczył. Będę się z tym męczył. Jeszcze nawet nie wiem, co mam zrobić dokładnie. Jeszcze jakbym wiedział, to już by było gites. Chyba, że ja muszę najpierw na tą... Nie no, tutaj. Okej, mamy piłę. W tym miejscu, cholera jasna! Ja to... W sumie to nie wiem, co ja mam zrobić. To mam zdobyć tą piłę i co potem mam zrobić? W takim razie, no to nic mi nie da, chyba, że w tym plecaku coś jest. No nie wiem, dobra, weźmy ten plecak najpierw. Niech tak będzie. Ja szybko skichnę po ten plecak. Dobra. Pyk, pyk, pyk. A? No nie! Dlaczego? Dlaczego to życie jest takie trudne? Okej. Dobra, tutaj potrzebuję rozpędu. Okej, i tutaj też. Dobra, mamy plecak. Może się uda tą piłę. Piły już mam, to nie potrzebuję. Okej. Powiedzmy, że tutaj wszystko. Mam nadzieję, że wszystko. Tam jest zbroja. Ciekawe, jak się do niej można dostać. Widzę, że tu jest szyb wentylacyjny i niewątpliwie będę musiał przez ten szyb przejść. Czemu nie mogę otworzyć tych drzwi? No dobra. Tutaj potrzebuję żółtego klucza. Macie żółty klucz? Dawać żółty klucz. Okej. No to tego teraz nie do otworzenia. Widzę, że tu są jeszcze takie drzwi, ale tutaj potrzebuję z kolei czerwonego. Tu jest żółty. Na razie mi się nie udało zdobyć żadnego. No nie wiem. Normalnie to bym sięgnął ręką, ale... Mam tylko broń. No nie wiem, no nie wiem. Dlaczego? Tutaj jest więcej myślenia, niż się wydaje. Naprawdę. Tutaj też się nic nie odblokowało. No czemu to jest zamknięte? No tak dziwacznie. Dziwacznie, dziwacznie. Może tutaj? No widzicie, coś tutaj jest jednak. Coś tutaj jest jednak. Mam jeden z przełączników. No dobra. I co mi się otworzyło teraz? Zobaczymy najpierw tutaj. O, tutaj się otworzyło. Aha. No i fajnie. Dobra, tu są jedne drzwiczki, tu są drugie, siema. No, czy ty schował się? Mam mało życia, 54. Przydałoby się troszkę zdobyć. Noż ty. Noż ty. Tutaj mamy troszkę eliksirów. No i spoko. Okej. No, nie lubię tych czach. Okej, już sprawnie idzie. Być może uda się nawet 3 zrobić, to już w ogóle byłby sztosik. Chyba, że po prostu taki cel sobie dzisiaj założymy na dzisiejszy odcinek, że zrobimy 3. No zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie, czy pójdzie sprawnie, czy nie. Coś tutaj aktywowałem. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, tutaj nie ma nic ukrytego. Tam mamy jakąś broń. I czy ja mam tam skakać już?
Aha, to jest winda, to, nie, to mnie już nie interesuje. Okej, okay, no to skoczymy sobie. Tutaj mamy super shotgun. Super shotgun. Gdzie jest ten super shotgun? Mam wyrzutnię, ale super shotguna nie mam. To chyba to jest mój super shotgun. Na to wygląda. No tak. Dobra, to jest nasz super shotgun. Może z piły teraz polecimy kogoś. Bo ja chyba wam nie pokazywałem, jak ona wcześniej jak ona działa, co? Chodź tutaj. A więc działa tak. Czyli efektownie nie jest, ale działa, nie? Robi swoją robotę. Okej. Gdzie teraz się wybrać mam? To chyba było to, co? Chyba tak. Dobra, nie wiem, zdobyłem coś? Nic nie zdobyłem. To bez sensu była ta droga cała. Chyba, że coś odblokowałem. No nie mam nic. Ale nie, nacisnąłem jeden przycisk, pamiętam. Może. Będę miał teraz dostęp do tego klucza? Tak. Jest, mamy żółty klucz. Dobra. Więc idziemy w te drzwi teraz. Dobra, jakby się tu dostać, czy to? Tak. Już zaczynam ogarniać mechanikę tej gry. Chociaż ona nie jest zbytnio skomplikowana, jak widzicie, to no, trzeba było niektóre rzeczy ogarnąć wcześniej. Może tak? Nie, no to bez sensu, chyba że muszę w to walnąć. No, zadziałaj. A tam jest czerwony klucz, ale ja go nie zdobędę, tak? No to jest już wszystko. Widzę, że jak w to uderzę, to mogę... Mnie to podnosi, ale nie wiem dlaczego mnie to podnosi. No tutaj nic. To nie jest to na pewno. Tutaj też mamy jakieś przejście. No zobaczmy, tak? Tak, tak? Nie. Pyk. Coś się dzieje, ale... Ale gdzie to ja nie wiem. Jakby słyszę stamtąd, więc może tutaj? Nie, no tutaj też nie. Chyba, że gdzieś na tym jest jakiś przełącznik. Może tak. No nie, no na razie nie widzę nic tutaj. To nie będzie to. Może jakoś bokiem przejdę? Byłem. Nie! No nie zrobię tego, nie ma jak. Zobaczmy, coś tutaj ukryte? Nie. My tutaj byliśmy? Tak, stąd przyszliśmy, to nie ma sensu. No nie wiem. Kolejna zagadka. Kolejna zagadka. Wiem tylko tyle, że jak strzelam w to, to ta się podnosi. Ale nic więcej mi to nie daje. Ewentualnie może ten szyb rozwala jakąś inną bronią, może wyrzutnią. Albo minigun, nie wiem. Może tak. Nie, no to nic mi nie daje i to też mi nic nie daje. Najpierw coś tutaj się przełącza, nie? I tego nie jest mało, bo to jest jakieś kilka elementów. No dziwne. O, dobra, mam to. Już rozumiem, jak to działało. Okej. Dobra, zdobyliśmy to, ale mi to niepotrzebne w tym momencie, absolutnie. Więc to była taka znajdźka jakby. Okej. Ale po coś mnie tutaj podnosi? Chyba po to, żebym strzelił w to i w to. Okej, aktywowaliśmy coś tutaj. Być może odblokowałem coś więcej. Więc pójdźmy sobie teraz, może zobaczmy, co ja odblokowałem, bo na pewno coś odblokowałem. Tutaj nie. Tutaj już wszystko. Tutaj nie mamy klucza. Być może tutaj, tak. Cześć. O, widzicie. Dobra, znaleźliśmy kolejne przejście. Zobaczmy, co my tu mamy na początek. Jakiś mały labirynt. Ogólnie cała ta gra to jest taki labirynt. Nie. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Nie.
Jaki labirynt. Jaka masakra. Dobra, znaleźliśmy przełącznik. Nie, no tego nie otworzę. Spionkę na hita. Może teraz się otworzyło tam? Mhm. Ojeju. Masz pistola. Okej. Jest kolejne coś. Tutaj byłem? Czemu to jest przycisk? Nie rozumiem. Chodź ty. Aha, dobra, tutaj byliśmy. Nagle się pojawiły wszędzie potworasy. Okej, skończyliśmy chyba... Nie, tutaj. Byliśmy za żółtymi drzwiami. I tutaj coś powinniśmy teraz mogli... Może tutaj się przedostaniemy. Tak, mamy kartę czerwoną dostępu. I spoko, możemy teraz ruszyć w kolejny... w kolejne drzwi. Okej. I do czerwonych. O nie, ja zginę pierwszy raz zaraz. Patrzcie, mam tylko 26 hapsa. Jest niebieski klucz. Jak się do niego dostać? Nie widzę tutaj żadnego przełącznika, jeśli o to chodzi. Coś jest ukryte, czego ja nie widzę. Aha, dobra, jestem głupi. Jestem głupi. I lecimy. Dobra, ostatni klucz mamy. Nie! Dobra, apteka na szczęście tutaj była. Muszę teraz uważać, mam naprawdę mało życia. Tu jest pierwszy przełącznik, ale on nie działa. Może i działa? Co to jest? Czemu to się otworzyło? Chyba, że na czas. O? Patrzcie, to o to chodziło. A to bardziej jak secret room wygląda, niż jak miejsce, do którego mieliśmy trafić. Albo jednak może tu. Może jednak tutaj. Biorę wszystkie apteki. Jakoś wyjątkowo mało życia mamy. No to chodź tu, kolega, no chodź. W ogóle piszcie, jak wam się podoba ten Doom. Powiem wam szczerze, że mi się podoba, nie wiem, tak się wkręciłem w tego Eternal, że teraz pograłbym chyba w każdego Dooma po kolei, więc jak chcecie, to możemy też sobie zrobić tego z 2016 roku. No, już mnie trochę oczy bolą od tego softboxa, bo ja w sumie nagrywam trzeci odcinek dzisiaj. Stwierdziłem, a czemu by nie? Skoro mam chwilę czasu, kwarantanna, te sprawy, więc można. Znaczy ja nie jestem na kwarantannie, tylko ogólnie cały kraj jest w sumie. Jest zakończenie gry! Okej. Okej, a coś tam jeszcze jest? Nie, nie ma nic. Okej, no to skończyliśmy w takim razie nasz poziom. Mamy to. 5. level. 13 minut. To chyba skończymy się na 2 poziomach. Więc rozpoczynamy od razu 6. poziom i sobie go przejdziemy. No, troszkę długo, troszkę długo. Zobaczę, czy coś nie ma za mną, bo tutaj lubią być ukryte rzeczy zawsze. Okej, cześć żywiołak. No weź. No, na 2 hity pada. Jakby tak było poprzednio. No, coś tam było schowane, prawda? Ojeju. Może się uda tym razem? Może muszę na to wejść. Czemu to jest zamknięte? Ale dziwactwo. Niby mamy tutaj coś ukryte, ale to może potem. Może potem. Jeszcze coś tam było, nie? Nie, jednak nie. Tak mi się wydawało. No dobrze. To nie.
Dobra, coś tam otworzyłem. Cześć zombie. No w sumie przyjemnie. Oż ty. Może z minigana ich. Nie no, minigun jest taki mało niszczący. O ja, jaka seria. A z shotguna też tak potrafię? Zobaczmy. Nie, shotgun nie ma czegoś takiego. Ale z wyrzutni mogę nawalać ciągiem. To jest spoko. Okej. O, jeszcze tamtego załatwiłem. Okej. Czego my tak właściwie szukamy? Ojeju, ile was tam jest? To jest jak snajpera ten, shotgun jest jak snajperka, jak nic. Z daleka ich niszczę po prostu. Mamy rakiety i w środku jest jakaś kulka. Nie wiem co to za kulka, ale bym ją zdobył. Tylko jak ja mam się dostać do tej kulki? Ja chyba wiem jak. Chyba muszę tak na krawędź wejść. Ale to nie jest takie łatwe. Nie no, to dobra, nie bawię się, nie chce mi się. Tutaj też się nie dostanę, no mogliby zrobić jakiś minimalny skok. Byłoby o wiele przyjemniej. No ale pewnie ogólnie mechanicznie byłaby to już trudniejsza gra. I pewnie jeszcze więcej by pochowali. Nie, tutaj nic. Naprawdę tutaj już wszystko? No wszystko. Wszystko co mogłem znaleźć, chyba znalazłem. Tutaj mamy jakiś przełącznik. O nie. Panie demon. Panie demon. Proszę umierać. Jakie on tutaj uniki robi, jak się kręci, jak baletnica. No, powiem szczerze. Jakby tu były lepsze tekstury, to pewnie wyglądałoby jak taniec. Teraz pytanie, czy... O, tutaj mamy kartę dostępu. Nie, no tutaj już wszystko. No dobra. Weźmiemy sobie tą kartę. Tu się już zablokowało, okej. Plecak. Tutaj nie przyjdziemy. O, widzicie. Coś się tam otwiera, ale dlaczego to się tam otwiera? Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Dlaczego tutaj było tajne przejście, a teraz nie mogę tutaj przejść? Nie wiem dokładnie, gdzie to było. Czy ja coś zrobiłem więcej? No nie wiem. Nie. No to nie jest to. Ale coś żem zrobił. Tu jest jakiś potworas. Nie wiem, jak ja otworzyłem te drzwi za bardzo. Dobra. Mi się nie chce za bardzo tym przejmować. Jeszcze, no dobra, kij, zobaczmy co ja otworzyłem. Może coś tutaj otworzyłem. Wiem, że mamy niebieskie. Żółtą kartę. O nie! Ile was tutaj jest? Nie no. Z nim będzie ciężko. Może jakąś inną broń użyję. Na przykład tą wyrzutnią. O i spoko. Dobra, tutaj wszyscy. No dobra, czy ja mogę się tutaj wspiąć? Nie. Nie, tutaj się nie wyspiniemy. Chyba, że to? A nie, stąd przyszliśmy. Okej, tutaj potrzebuję niebieskiej, tak? Dobrze mówię, niebieskiej. Tutaj byliśmy. A tam byłem? Tu się wydaje, jakbym był, ale tutaj jest żywiołak. Więc wchodzimy, zobaczmy co tutaj jest. Dobra, i co? Ale mnie w konia zrobiło. Ja myślałem, że to już będzie stałe. Okej. Może stamtąd gdzieś doskoczę. O, apteka, nie wziąłem. Może doskoczę. Zobaczmy, przemyślmy to. No niewątpliwie coś tutaj muszę odblokować jeszcze, bo widzicie, ten sufit mi przeszkadza, żeby tutaj przejść. I tu się w ogóle zablokowałem. Ojeju, masakra. No dobra. Więc musimy podnieść ten sufit.
Czy to podniesie ten sufit? Podniosło i zarąbiście. I teraz już będzie easy. Okej. Lecimy tutaj. Aha, to ja muszę tak to szybko zrobić? Nie, okej. Już się bałem, że będę musiał aktywować to tak szybko, aż zdążę. Przejście mi tu zrobić, potwory. Okej. Dobra, tutaj będzie łatwiej z wyrzutnią. Jeszcze tamtego gnoja. Jest tam ktoś jeszcze? Jest jeszcze tam. Dobra. Chyba wszystkie gnoje już z głowy. Dobra, może tutaj najpierw. No nie. A tutaj się coś otworzyło też. Aha, bo ja tam muszę iść. No nie. Muszę większy rozpęd mieć. Okej. Mógłby powiedzieć no, albo cokolwiek innego, a nie Skąd ja mam wiedzieć, o co mu chodzi? Cały czas to mówisz. Na każdą sytuację, czy spadniesz, czy dostaniesz od kogoś w ryj. To jest twoje jedyne powiedzenie, naprawdę? O nie! Giniemy! Nie? Jeszcze nie, nie ginę, nie ginę. Jeszcze nie ginę. Jeszcze nie ginę. To jeszcze nie jest ten moment. Ojej, ale mnie w konia zrobiła ta gra. Jest tutaj jeszcze jeden frajer. Okej. Coś jeszcze żem usłyszał. Nie no, chyba wszyscy. A tutaj jeszcze. Te duchy. Masakra. Dobra. Chodź tu, kolego. Dobra, dostał ryło. I jak ja mam się stąd wydostać teraz? Co, oni się tu respią, czy jak? No bez sensu. No nie ma windy. No nie ma windy. Ha, ale cholera jasna. Się wpakowałem na dół. Powinno mnie, normalnie mnie powinno po prostu to zabić, a zamiast mnie zabić, to mnie zablokowało. Ja nawet nie wiem, co ja tu robię. Czy ja widzę coś? Przydałoby się jakieś pochodnie, czy cokolwiek. No nic nie widzę. No nie wiem. Powiem wam, że nie wiem teraz. Czy ja muszę to z jakiejś strony chwycić? Nie wiem. Może się wespnę? No nie wiem. Nie wiem. Halo, halo. Gierko, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Gierko! Czemu ona mi to robi, ta gra? Może jakoś tutaj jest... Coś tutaj jest. Nie za bardzo wiem co. A z drugiej mańki? Nic nie ma. Tu jest tak dziwnie, widzicie? Jakby takie schody. Może ja muszę jakiś przełącznik znaleźć? Bo ja nie wiem, gdzie ten przełącznik byłby. Ale porażka, no naprawdę. Nie wiem, gdzie mam co, co mam zrobić. Coś zrobiłem. A że to są jakby takie schody. O, ja cię sunę. Ale dziwactwo. To sobie wymyślili. Ale masakra. Dobra, demon. Umieraj. Umieraj, demon. Jeszcze ktoś ze snajpery? No właśnie, ja tak myślałem. Zobaczmy, gdzie ja jestem. Okej, stąd przyszliśmy. Nie wiem, czy ja to...
przeskoczę. Oj, mnie zablokował. Ale dostałem. No nie. Lecimy po schodach, do góry. No cholera, głupie schody. Kto takie schody robi? To ja się pytam. A tutaj jest jakaś tarcza. Weźmy sobie tą tarczę. I w ogóle tam są jakieś... Aha, nie przejdę. Ja byłem pewny, że przejdę. Dobra, tego wielkoluda trzeba rozwalić. No ale takiego chyba nie było, nie? Takiego chyba nie było w Eternalu. Mogli zrobić, bo fajnie wygląda. Jeszcze raz. Lecimy. Dobra. Mam to. Mam to. O nie! Znowu spadłem. Oj, znienawidzę ten level. Za te schody. Mogli je przynajmniej jakoś podświetlić. Co to są za schody? Nie no, z tego to mogę całą wieczność strzelać. Nie, to tak też nie. Okej. Ale dziwactwo. Czemu to teraz nie działa? Przecież działało. Tam jeszcze mamy mikstury. Przejdę tutaj? Nie, nie przejdę. No wygląda jak schody, prawda? No dobra. Nie wiem, coś tam odblokowałem już, więc raczej tam nie muszę iść. Zobaczmy, co ja odblokowałem. Może tutaj jakieś przejście? Nienawidzę tego, skakuję. Ja nie mam skoku. Ej, to coś się chyba zablokowało. Dobra. Jest, niebieska karta dostępu. A widzicie, bo to się odblokowuje. A co tam jest w środku? Co my tu mamy? Armora. Wiecie co? To się przyda. Weźmy sobie to. No nie, za szybko to robię. Jeszcze raz. Zaraz się uda. Męcząca gra, powiem wam, męcząca już. Lecimy, 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 lecimy. Nie, 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 tutaj. Nie! Oj, zepsułem. Zepsułem to. Czy ja mogę to sobie strzelić? To byłoby lepsze. Niestety nie. Ojeju. Dlaczego mi to robicie? Nie no, walę, walę tą zbroję. Nie. Idziemy stąd. Mam niebieską kartę dostępu, więc teraz dostaniemy się tutaj. Dobra, demon. Umieraj. Dostałem. Dostałem. Operwałem. Umieraj. No i fajno. Ile mamy czasu? 28 minut. Ten odcinek będzie nieziemsko długi. No dobrze. Niby jest exit. Dobra. Przeszliśmy kolejny poziom. Mamy już 6 poziomów za sobą, więc do zobaczenia w 7. Do zobaczenia, chyba tak chciałbym. Do zobaczenia w 7 odcinku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, nara.